Witam Was pachnąco, słuchajcie. Taki dzisiaj króciutki filmik. Już niedługo będą filmiki, które Wam obiecałam, ale chciałam się z Wami podzielić, ponieważ dotarły do mnie nowe olejeczki, nowe zapachy, a więc nowe działanie. I chciałabym Wam troszeczkę o nich króciutko opowiedzieć, bo więcej, jak wiecie, zapraszam Was do grupy Pachnidło, tam też piszę i nagrywam filmiki już pod kątem tego, co chcecie wiedzieć. Także pierwszym olejkiem to jest olejek Copaiba. Copaiba jest olejkiem rewelacyjnym, jeżeli macie, tak jak teraz, dużo stresów, lęków, nawet może działać przeciwdepresyjnie, jeżeli ktoś ma taki problem, też pomaga. Jak stosować? 3 razy dziennie, więcej Wam oczywiście zawsze mówię, jak podarowuję Wam olejek. Działa fajnie, uspokajająco. Ja mam zrobione na nim swoje nowe perfumy, które oczywiście dla Was też będą dostępne już wkrótce, więc wypatrujcie w sklepie. Tak jak mówię, działa bardzo wyciszająco. Zapach jest taki lekko gorzkawy, taki cierpki, lekko tak nawet cytrusowy. Ja go przynajmniej tak odczuwam. Drugim olejkiem jest mieszanka doTERRY Deep Blue. On jest nawet taki, pokażę Wam, niebieski. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie? Ma kolor niebieski. On jest na bazie między innymi wrotyczu. Działa rewelacyjnie na bóle, jak macie jakieś na przykład zakwasy teraz po rowerze. Ja teraz, jak widzicie, dużo jeżdżę. Jeżeli ktoś ma problemy ze stawami, Copaiba też fajnie właśnie działa, bo zapomniałam powiedzieć. Jeżeli macie problemy jakieś z mięśniami, po jakiś, jesteście w czasie jakiejś rehabilitacji, coś Wam dolega pod kątem właśnie mięśni, kości, stawów, to jest rewelacyjne. Pachnie bardzo tak mentolowo, fajnie, więc też orzeźwiająco. Trzecim olejkiem to jest olejek Spearmint. To jest mięta. Mięta, ale nie mięta pieprzowa. Ten, który Wam kiedyś pokazywałam, to jest mięta pieprzowa. Ona jest taka pieprzna, mocna, dodająca powera. Ta jest taka rzeźka, miętowa, jakbyście poszły do ogródka w lecie czy na wiosnę, tak jak teraz. Fajnie się oczywiście łączy z cytrynką, z wszystkimi cytrusami. Ja sobie dolewam do wody i teraz, jak jeżdżę, to też do termosika sobie wlewam razem z wodą i piję. Fajnie, taka rzeźka, pobudza też i poprawia nastrój. I jeszcze jeden olejek, to jest olejek, który już też jest mieszanką. Olejek oczyszczający, poprawiający nastrój. Świeży, rzeźki. Też można sobie na bazie niego robić mgiełki do czyszczenia powierzchni w domu, odświeżania powietrza i fajnie też działa detoksykująco. Więc tyle chciałam Wam dzisiaj tak powiedzieć szybciutko. Więcej będę nagrywała już niedługo filmiki odnośnie poszczególnych olejków. Myślę, że skupimy się na działaniu na hormony, więc podzielimy to troszeczkę tak na różne działania właśnie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć o tych olejkach. Jeżeli chcecie, oczywiście mam tu dla Was pełno próbeczek przygotowanych, więc piszcie, co Wam dolega, co byście chcieli, czy poprawić sobie nastrój, czy zmotywować się. Ja Wam taki olejek dam. I co? Naturalnie Was pozdrawiam. Buziaczki!